Francisa. Francisa? Die Akte. Akcja filmu rozgrywa się pod koniec wojny w obozie, który polscy komuniści stworzyli dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Do tego obozu stara się dostać i zostać strażnikiem Franek, główny bohater filmu. Okazuje się, że chce to zrobić po to, żeby wyciągnąć z tego obozu swoją ukochaną Annę. Nie uratujesz jej. Sam się zatracisz. Co jest ciekawe, to jest też to, że on w jakimś sensie pozostał bardzo naiwny. Pomimo tego, co się wydarzyło, gdzieś z taką wielką wiarą w miłość i wiarą w to, że jest w stanie dużo zdziałać samemu. Doświadcza jakichś bardzo trudnych wyborów i jakichś gigantycznych ponad jego miarę emocji. I teraz staranie się nie przekombinować tego, tylko właśnie znalezienie tej prostoty było jakby dla mnie najtrudniejsze. Scenariusz wydawał mi się bardzo ciekawy. Zagadnienie obozu pracy, zgoda. Temat, który w jakimś sensie potem odkryłem, był przemilczany. Wydawał mi się bardzo ciekawy. Wyjdź, zrobić dwa kroki stamtąd, zatrzymaj się, bo ja muszę cię jakby wyhaczyć, że odnotować, że ty wychodzisz, bo tak to jakby ciągniesz się z tą grupą, nie? Jakby nie wyakcentujesz się. Do tej pory nie widzieliśmy takiego Kubit-Gierszała. Ja sam byłem pod wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób on tworzy tę postać, co robi na planie. To było niezwykłe doświadczenie, praca z nim, jego propozycje. Bo właściwie ja mogłem się tylko spokojnie siedzieć z boku i przyglądać temu, co on proponuje. Ich bin Serbien. Bekennst du mich nicht? Naprawdę ta współpraca układała się bardzo dobrze. Wspólnym naszym punktem wyjścia jest to, żeby dać to, co możemy my dać jako młodzi ludzie XXI wieku, którzy nie mają pojęcia o tym, jak może być w takim obozie, tylko sobie to jakoś tam wyobrazić i tylko wspólnymi siłami postarać się odtworzyć to z reżyserem. Ich habe auch nie geschossen. Ich hatte niemals eine Waffe mehr. Weil ich dich liebe. Synku.